Zastanówmy się, co chciał nam przekazać dr Frankl, jak mówiłem, z Otchłani Holokaustu, kiedy mówił o emocjach, które rządzą naszym cierpieniem. Że mniej cierpimy wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć mechanizm cierpienia poprzez rozumienie emocji, które te cierpienie generują, które niejako je wyzwalają. I zapytajmy się, czy cierpienie w dużej mierze, może w 3/4, nie jest wynikiem tak naprawdę naszych czasem nieuzasadnionych emocji. Frank mówi, że tak jest. On mówi i trzeba mu wierzyć, bo on mówi właśnie z tego miejsca, w którym mówi. Ja mogę mieć tylko i wyłącznie swoje porównanie, bo chociaż obiecałem Państwu, że nie będę mówił o chorobie, ale skoro ona jest jakąś częścią mnie, trudno tego unikać, to muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy było ze mną naprawdę źle, zwłaszcza wtedy, kiedy cierpiałem psychicznie, bo tak naprawdę fizycznie jeszcze nigdy bardzo poważnie nie cierpiałem, to tak naprawdę najgorsze były te emocje, które dopadały do mojej szyi, które mnie chwytały w taki paniczny, zwierzęcy lęk na 15 sekund. I dopiero wtedy udawało mi się je opanować, jeżeli sobie zdałem sprawę, że są tylko emocje, często, które się nie odnoszą do rzeczywistości. Bo ja, jako fachowiec od hospicyjnej rzeczywistości, doskonale wiedziałem, że przy tym paskudnym moim rozpoznaniu średnia czy mediana mówi 14 miesięcy. I mówiąc współczesnym językiem, potwornie sobie ten film wkręciłem, że to będzie 14 miesięcy i było mi z tym niezwykle trudno. I im bardziej te miesiące mijały, tym było mi straszniej. I dopiero teraz, kiedy te 14 miesięcy mija, a widzą Państwo, że nie wyglądam na gościa, który w przeciągu kilku tygodni miałby się zawinąć, tak naprawdę uświadomiłem sobie, że to były tylko i wyłącznie emocje. Emocje, które nie pozwalały mi żyć normalnie i cieszyć się smakiem życia, które odbierały mi możliwość smakowania życia na co dzień. Dlatego, kiedy was jakaś wasza potworna emocja zagna w narożnik, kiedy dostaniecie od niej po gębie mocno, to pomyślcie sobie, spróbujcie sobie zracjonalizować, czy to jest rzeczywiście fakt, czy to jest tylko mój film, moje nakręcenie. Jeżeli macie przy okazji najbliższych, którzy w stanie są was przytulić i okazać czułość i miłość, to dobrze, bo oni będą takim dobrym punktem odniesienia. I wtedy naprawdę, jeżeli nawet strasznie się boicie przetrudnych sytuacji, to wypuśćcie z siebie powietrze, popatrzcie na ptaki, na dobry kotlet, niekoniecznie przyprawiony pokrzywą ani piołunem i zaczerpnąwszy głęboko życia, żyjmy dalej, póki nas Pan Bóg na tej ziemi będzie nosił.